Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękujemy w takim imieniu moim, ale też wszystkich gości za to, że Państwo zdecydowali się przybyć tutaj do nas w ten zimowy, chłodny, poniedziałkowy wieczór. Nazywam się Angelika Witan, jestem redaktorką krakowskiego Wydziału Gazety Wyborczej i dzisiaj wspólnie tutaj porozmawiamy o tej właśnie publikacji. To jest także nasz Chrystus. Będziemy rozmawiać o tej książce, ale też o chrześcijanach, osobach wierzących, osobach LGBT i o tym, jakie w tej społeczności kościelnej mają miejsce i czy rzeczywiście to miejsce wciąż tam dla nich jest. Dzisiaj moimi gośćmi jest Marcin Dzierżanowski, dzięki któremu wszyscy się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Marcin jest autorem. Marcin jest autorem tej książki, ale też wielu innych publikacji dotyczących chrześcijan LGBT w Polsce. Jest również czynnym dziennikarzem, był redaktorem naczelnym tygodnika Wprost. Po jego lewej Dominika Kozłowska. Dominika szefuje z kolei czasopismu Znak. Jest również doktorką filozofii. I tutaj między nami Urszula Grymała. Osoby, które... Ula Grymuła. Tak, niestety. Ula jest bohaterką, jedną z bohaterek książki Marcina. Osoby, które już czytały tę książkę, pewnie nieco więcej o Uli wiedzą. Ula jest dzisiaj aktywistką queerowo-anarchistyczną, studentką Uniwersytetu Warszawskiego. I jedną z osób, jedną z 15 osób, które w tej książce zgodziły się na to, żeby podzielić się swoim świadectwem, swoją historią, swoimi spostrzeżeniami. A ja oprócz tego, co powiedziała w tej książce Ula i o czym jeszcze pewnie będziemy tutaj wszyscy rozmawiać, chciałabym zacząć od przytoczenia wszystkich świadectw innych bohaterów i bohaterek tej książki. Mianowicie Kazik, pierwszy bohater, pierwsza osoba, która w książce się pojawia. Po tym, jak podczas spowiedzi powiedział, wyznał księdzu, że jest gejem, usłyszał od spowiednika, że ten wolałby być psem niż jego duszą. Danielowi, kolejnemu bohaterowi tej książki, ksiądz nie pozwolił wygłosić mowy podczas pogrzebu bliskiej osoby, uznając, że jego wystąpienie będzie publicznym zgorszeniem innych uczestników tego pogrzebu. Magda z kolei podczas pogrzebu ojca konsekwentnie przez księdza z ambony była tytułowana jako syn zmarłego. Arturowi odmówiono komunii świętej, bo jest osobą transpłciową. Joanna i Magdalena podczas kolędy, właściwie po kolędzie, usłyszały, że sieją zgorszenie, a synowi Izy i Marcina, kolejnych bohaterów tej książki, ksiądz zasugerowałby ich syn podczas bierzmowania przyjął dead name, swoje kobiece, wcześniejsze imię, które rodzice mu podczas urodzenia, i stanął podczas bierzmowania w rzędzie z dziewczynami. Tylko kilka z tych historii, które w tej książce się pojawiają. I tutaj pojawia się właśnie moje pytanie do was, ponieważ mam wrażenie, że Kościół usilnie stara się być taką wyspą, na której osób LGBT nie ma. Taką wyspą bardzo jednorodną, bardzo heteronormatywną, podczas gdy ty, Marcinie, w swojej broszurze z 2017 roku wskazałeś, że tylko w Polsce, według statystyk, bo nie jesteśmy w stanie tego policzyć, prawdopodobnie nawet 1,5 miliona osób jest osobami wierzącymi, osobami LGBT, osobami wierzącymi. I tutaj właśnie pojawia się moje pytanie, dlaczego tak bardzo i tak usilnie Kościół chce wymazać tak dużą, tęczową diecezję ze swojego funkcjonowania i istnienia? Jaki ma w tym cel właśnie? Tak, właśnie to było tak, że ja sobie policzyłem, pisząc tę broszurę, i wyszło mi, że to jest mniej więcej jedna diecezja, jeśli chodzi o osoby LGBT. Czyli w Polsce, tak, taka, na przykład taka diecezja krakowska. Więc rzeczywiście tak policzyłem i tak statystycznie wychodzi, nie ma rady, a myślę, że dzisiaj
coraz więcej młodych ludzi określa się jako osoby queerowe, nawet bez określania dokładnie, która to jest literka. Według badań amerykańskich to jest nawet kilkanaście procent. Myślę, że w Polsce może być podobnie, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie może łatwiej jest tę tożsamość jakoś tak określić i zdobyć, więc myślę, że to nawet mogą być dwie wiedzy dzisiaj. Metropolia, już tak kościelnym językiem. Dlaczego Kościół wymazuje? Właściwie nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że dlatego, że no jest to w pewnym sensie grupa, która, czyli jesteśmy taką grupą, która w pewnym sensie pokazuje. Myślę, że są dwie przyczyny. Jedna to jest taka, że jesteśmy grupą, która pokazuje pewną niedoskonałość nauki moralnej Kościoła. Znaczy, z jednej strony Kościół mówi, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, to Biblia tak mówi, tak mówi mężczyzna. Kościół mówi dużo o miłości, mówi o ważności związków międzyludzkich, stabilnych związków, a z drugiej strony mówi o miłości, tak, Bóg jest miłością, a z drugiej strony dodaje w taki nieoficjalny sposób, że Bóg jest miłością, ale jest to miłość heteroseksualna. Mimo, że nigdzie oczywiście nie jest to powiedziane w Biblii ani nigdzie indziej. Więc myślę, że tak, że my troszeczkę rozwalamy system kościelny. Pokazujemy, że to jest niespójne, że z jednej strony mówi się, że miłość jest najważniejsza, miłość jest największym przykazaniem, a z drugiej strony mówi, zabrania się kochać, tak? Zabrania się związku, zabrania się kochać ludziom. I wydaje mi się, że to jest właśnie niespójna. Druga rzecz, no to jest oczywista coraz bardziej też po różnych publikacjach, które mamy, czyli problem z wypartą albo nieujawnioną homoseksualnością samych księży, którzy mają to nieprzepracowane, niedojrzale przeżywane. I jedną, wiemy to od czasów Freuda, jednym z mechanizmów obronnych ludzi jest zaprzeczanie i nawet identyfikacja z agresorem, to już tak mówiąc trochę psychoterapeutycznie, więc nie jest tajemnicą, mówię o tym zresztą ksiądz dr Jacek Prusak, związany też ze znakiem, że wśród najbardziej homofobicznych księży jest bardzo wielu gejów. Więc myślę, że to jest też jeden z powodów tej niechęci, głównie właśnie do gejów, bo na przykład do lesbijek już jest dużo mniej takich homofobicznych tekstów w Kościele. No ale oczywiście moglibyśmy też spojrzeć głębiej i patrzeć na taką bardzo binarną wizję płci w Starym Testamencie, gdzieś w ogóle tradycji judeo-chrześcijańskiej, której już tak nie ma w wielu innych starożytnych systemach. Więc myślę, że to jest bardzo złożone pytanie. Znaczy pytanie może nie jest złożone, odpowiedź jest bardzo złożona. No tak, myślę, że jakoś odpowiedziałem na to pytanie, natomiast no w oczywisty sposób Kościół musi się otworzyć na naukę, na wiedzę psychologiczną, medyczną. Też taką społeczną rzeczywistość, tak? To znaczy dzisiaj już coraz trudniej jest mówić na przykład o gejach, o lesbijkach, czy osobach biseksualnych, czy transpłciowych, że to są, nie wiem, osoby zaburzone, czy zdemoralizowane, bo większość z nas ma przyjaciół LGBT, ma takich współpracowników pracy, coraz więcej ludzi się ujawnia. No i wiadomo, że to takie nauczanie jest coraz trudniej obronić. Dominiko, mogę zapytać Ciebie o Twoje spostrzeżenie na temat, na początek tego, jak ta sytuacja dzisiaj wygląda i dlaczego osoby LGBT, których jest tak dużo w Kościele, są niezauważane, wręcz padają ofiarami sumie działalność wiary i tęczy. Jakby sprawia, że ten głos, podobnie jak głos innych grup, które mówią o różnego rodzaju patologiach, nadużyciach, ale to jest dla mnie wtórne. Znaczy myślę, że różnych grup, które szukają po prostu własnego sprawstwa i
jakiejś drogi po prostu odnajdywania własnego miejsca, nawet jeżeli to miejsce jest odnajdywane. Więc ta książka jakby pokazuje, że ten głos on wybrzmiewa, bo jednak dla mnie te wywiady, podobnie jak właściwie bardzo wiele inicjatyw takich w przestrzeni publicznej, którą Wiara Itęcza przez te wszystkie lata konsekwentnie realizowała z różnymi sojusznikami, właśnie doprowadziły do sytuacji, że ten głos mniejszości w mniejszości, no bo powiedzmy społeczność osób, które identyfikują się z chrześcijaństwem, a jednocześnie identyfikują się jako z szeroko rozumianą wspólnotą właśnie osób jakoś identyfikujących się z tą grupą LGBT+, jest z mniejszość w jakiejś mniejszości, prawda? Ale wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że ten głos jest słyszalny i właściwie jakby, jeżeli mogę mówić, to dla mnie, o moim odbiorze, to dla mnie ta książka jest takim chyba trochę wyrazem i też te opowieści w tej książce są wyrazem też tej zmiany, która zaszła. To znaczy ja pamiętam w początkach, kiedy Wiara i Tęcza powstawała, Kościół to był jeszcze inny moment polskiego katolicyzmu. Bo powiedzmy te wszystkie doświadczenia przemocowe, o których tu mówisz, one dotyczą w 99 przypadkach Kościoła rzymskokatolickiego. Zaraz bym chciała powiedzieć o tej reszcie. Więc w samych początkach, kiedy Wiara i Tęcza powstała, ja to odczytywałam jednak tak, że to jest taka pewna próba mówienia o własnej obecności w Kościele, jakimś dialogu i próbie po prostu oddziaływania na ten Kościół także w wymiarze hierarchicznym. Znaczy pamiętam, że Wiara i Tęcza osoby starały się spotykać z księżmi, jakimiś bardziej wpływowymi, z biskupami. Tutaj w Krakowie były takie inicjatywy, umawiać się na spotkanie, mówić o tym, że jesteśmy jako grupa chrześcijan, również katoliczek, katolików, chcemy być w Kościele, chcemy ten Kościół także mieć w nim swoje miejsce, znaczy mamy w nim swoje miejsce i chcemy, żeby spotykały nas w tym Kościele rzeczy dobre, ale no i początki takie były, że były jakieś takie promyki, tak mi się wydaje, może obiecujące, wydawało się, że da się iść tą drogą, ale właściwie ta książka to trochę takie podsumowanie, bo wiele z tych bohaterek, bohaterów to są osoby, które towarzyszyły po prostu Wierze i Tęczy jako i formalni bądź nieformalni członkowie przez te kilkanaście lat. Ta książka też pokazuje, co się zmieniło, to znaczy, że nikt, i myślę nie tylko z Wiary i Tęczy, tylko z różnych grup, które takich emancypacyjnych, które działały na rzecz zmiany, nie wierzę już chyba tak poważnie, że ta zmiana jest możliwa w jakimś dialogu. To znaczy, mówiłeś Marcinie o odmiennej sytuacji lesbijek i gejów. Myślę, że sytuacja lesbijek jakby bardziej się wpisuje w ogóle w losy sytuacji kobiet, które innego rodzaju przemocy właśnie w Kościele Rzymskim doświadczają, innego rodzaju także wykluczenia. I tutaj bardzo często jest jakby podwójne wykluczenie, nie tylko ze względu na własną seksualność, ale także ze względu na bycie kobietą. To czy grupy feministyczne, czy grupy LGBTQ+, czy jakieś grupy reformatorskie, one coraz częściej przychodzą na takie pozycje, róbmy swoje jakby obok. Albo też przychodzą na takie pozycje, róbmy swoje, szukajmy czegoś w ramach duchowości chrześcijańskiej, ale może poza Kościołem. Tylko ta droga jakby zupełnie poza Kościołem, w tym sensie jest wspólna, to Daniel Rycharski o tym może mówił najwyraźniej, że takie chrześcijaństwo pojedyncze jest po prostu bardzo trudne do praktykowania, dlatego że chrześcijaństwo jest jakimś doświadczeniem także wspólnoty i odpowiada także na potrzebę wspólnoty, bycia we wspólnocie, takiej wspólnoty, która jest ufundowana na wartościach takich zupełnie niekomercyjnych, nie utowarawiających nasze życie, tylko właśnie wspólnoty, która jest całkowicie bezinteresowną wspólnotą. I nie da się być pojedynczym chrześcijaninem, tak? W tym sensie, że jeżeli idziemy tą ścieżką, no to on mówił o takim doświadczeniu bezdomności, a Wiara i Tęcza była próbą przełamania tej bezdomności i budowania takiej wspólnoty. Więc wydaje mi się, że się bardzo dużo zmieniło i z jednej strony przez te kilkanaście lat nasiliła się bardzo agresywna retoryka
i ten przekaz odgórny, idący przekaz hierarchiczny, przestał już nawet nosić znamiona takiej dialogiczności. Jednak liczba oficjalnych, homofobicznych wypowiedzi, ale także agresji skierowanej wobec kobiet czy wobec innych grup. No nie wiem, katolicy niemieccy teraz są takim też kozłem ofiarnym, że też są jakiś taki diabeł wcielony w Polsce, jakby kościoła rzymskiego. Więc ta odpowiedź też się musiała zmienić, prawda? Bo trudno walczyć z wiatrakami. Natomiast ja chciałam jeszcze podkreślić, że tutaj właśnie podtytuł jest rozmowy z chrześcijanami LGBT i jednak moje też osobiste doświadczenie, możemy potem jeszcze pewnie wrócić do różnych wątków, ale jest takie, że są kościoły chrześcijańskie również w Polsce, w których osoby LGBT są całkowicie przyjęte, funkcjonują w tych wspólnotach jak to, kim są i w takim wymiarze swojej tożsamości, jaką chcą wnosić do tej wspólnoty, więc to nie jest jednorodna rzeczywistość, to znaczy wiele osób się w tych wspólnotach odnajduje, tak, także wiele kobiet, więc to jest też ważne, żeby podkreślać i myślę, że to chrześcijaństwo, o którym mówią bohaterki, bohaterowie, też często jakby wyrasta z doświadczeń Kościoła rzymskiego, ale gdzieś potem się odnajduje w jakichś innych wspólnotach chrześcijańskich, niekoniecznie rzymskokatolickich. No tak, mamy też zresztą piękny przykład tutaj w Krakowie kościoła ewangelików, prawda? Którzy nie dość, że szeroko otwierają swoje drzwi dla osób LGBT, to jeszcze mamy tutaj zawsze w dniu, który nazywamy dniem takiej walki z homofobią, transfobią i bifobią, kiedy to odbywa się msza w intencji, w imieniu tych osób, które ofiarami nie tylko ze strony Kościoła, ale w ogóle takiej przemocy padają. Ja jeszcze tylko dodam, że tutaj za Państwem z tyłu są egzemplarze tej książki, więc jeżeli ktoś się jeszcze nie zapoznał, to może sobie tą książkę zabrać, przeczytać. Ta książka jest oczywiście darmowa. A jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jakieś pytania w trakcie naszej rozmowy, to prosiłabym o zasygnalizowanie nam tego, podniesienie ręki do góry, wtedy podejdziemy z mikrofonem i przekażemy głos. Natomiast chciałam Cię jeszcze teraz, Ulu, zapytać o Twoje osobiste doświadczenie, bo jednym z takich, w moim przekonaniu, bardzo mocnych elementów tej książki jest ten, w którym Marcin pyta Cię o to, dlaczego nie chodzisz, czy Twoje pokolenie nie chodzi do kościoła, dlaczego ten kościół nie jest tak bardzo istotną instytucją, a Ty odpowiadasz, a właściwie dlaczego mam chodzić? Co ten kościół mi zaoferował? Ta nauka jest kompletnie nieprzystawana do tego, co ja obserwuję i co obserwują moi znajomi. I tutaj też zrobię tylko taki szybkie wyjaśnienie, że kiedy pytam o to, dlaczego Kościół chce Was wymazać, to pytam o ten Kościół właśnie rzymskokatolicki, instytucjonalny, bo oczywiście takie ruchy jak Fundacja Wiara i Tęcza są jednak jakieś kontrze do tej oficjalnej dyskusji, oficjalnego przekazu, w którym ja mam wrażenie wciąż osoby LGBT nie są dostatecznie zauważane. Jakie jest Twoje doświadczenie? Różne. Znaczy tak, to jest pytanie, co Kościół ma mi do zaoferowania. Bo może mieli do zaoferowania naukę moralną, no tylko ona jest trochę nieprzystająca do mojego doświadczenia. I to doświadczenie większości moich znajomych, myślę, że mogę się wypowiadać w imieniu 20-kilkulatków z klasy średniej z dużych miejsc. Nie, bo to jest środowisko, w którym się obracam. Absolutnie nie mam pojęcia, jak myślą 16-latki z Wałów Wsi. Znaczy, mam jakąś małą próbę mojego kuzyna, no ale to jest jedna osoba z jednej małej wsi. I też ze specyficznej rodziny, bo na przykład znam mnie. Młodzież w kościele, tak. Co kościół ma do zaoferowania? Nie wiem, katechezy są często miałkie. Ja przez kilka lat przygotowywałam młodzież do bierzmowania. Wiele z nich mówiło, że to jak ja prowadzę te katechezy, te zajęcia, jest dla nich bardzo dziwne, że to się dzieje w kościele. Bo ja zaczynałam, pytałam, co czują, co myślą, jak uważają. I to była dyskusja. Ja im przedstawiałam, powiedzmy, nauczanie kościoła na jakiś temat, nie? Ale nie w kontekście, musisz tak uważać, tylko hej, porozmawiajmy, zastanówmy się nad tym, czy to ma sens, czy moja argumentacja cię do czegoś przekonuje, nie? I na to
nie mam miejsca w kościele, nie mam miejsca w kościele na dyskusję. Ja nawet nie mówię o atmosferze, o tym, że ksiądz chce coś narzucić, tylko to, jak wygląda życie kościelne w kościele rzymskokatolickim, tam nie ma tej przestrzeni, nie? Idziesz do kościoła i jesteś odbiorcą w tłumie, ksiądz coś mówi z ambony, odprawia mszę, ale nie ma przestrzeni na dyskusję. We wspólnotach te dyskusje się odbywają, bo przez wiele lat było światło życie, tam była przestrzeń na dyskusję. Ze znajomymi, z animatorami, którzy byli powiedzmy, nie wiem, bardziej doświadczeni, mieli więcej wiedzy z księdzem, tak? Teraz bywam w parafii, chodzę często do ewangelików reformowanych w Warszawie i tam jest tak, że po nabożeństwie jest bardzo otwarte zaproszenie na kawę, herbatę, ciasteczko do parafii i tam można porozmawiać, nie? Więc, no właśnie, trzecia rzecz, więc, no właśnie, nauka, brak przestrzeni na dyskusję. Przez to, jaki mamy dostęp do internetu, do mediów i tak dalej, nie? Już dużo bardziej żyjemy, mówią młodzieży, w kulturze dyskusji. W kulturze tego, że ja mam mieć swoje poglądy i możemy je zmieniać, możemy o tym dyskutować. A nie, że ktoś mi powie, jak jest i ja mam mu wierzyć, bo on jest ważny i mądry. W ogóle to warto słuchać mądrych ludzi, ale to, że ktoś jest mądry w jednej dziedzinie, nie znaczy, że w innej. To jest inny wątek jeszcze. Dyskusja. Trzecia rzecz, poczucie wspólnoty. Nie? Mnie na przykład do kościoła i do wspólnot bardzo ciągnęło to, że to jest poczucie wspólnoty. Ja jak szłam w pewnym okresie swojego życia, bo gdy szłam na niedzielną mszę, czy w ogóle na mszę, to ja czułam jakieś poczucie wspólnoty z tymi ludźmi, że ja się z nimi znam, że potem sobie pójdziemy i pogadamy, a jak potrzebuję pomocy z kimś, to mi pomogą, jak mam przeprowadzkę, to 10 osób zarazem przyjdzie i mi pomoże nosić pudła, a jak potrzebuję przetłumaczyć teatr do szkoły na język czeski, to akurat też ktoś umie to zrobić. No w tym momencie jak do losowego kościoła w niedzielę, to tego absolutnie nie ma, nie? A to czasem da się wyrobić. Ja czułam takie poczucie wspólnoty. Jak chodziłam codziennie rano do jednego kościoła na mszę o 7:30 przed szkołą w liceum, ja znałam tych ludzi. Ja nie wiedziałam, jak oni się nazywają, nie wiedziałam, jakie są ich życia. Znaczy, mogłam się domyślać, że ta starsza pani to jest raczej emerytką, a ten pan w garniturze zresztą to jest biznesmenem. Nic więcej o nich nie wiedziałam, ale i tak to poczucie wspólnoty było, bo myśmy tam codziennie się rano widywali. Nie? Ale to jest moje doświadczenie i to nie jest doświadczenie wielu osób, że Kościół jest wspólnotą, a jednak potrzeba tej przynależności, tej wspólnotowości, tego bycia razem, bycia w grupie ludzi, których coś nas łączy, a jakieś rzeczy są niedozwolone. No i Kościół może powiedzieć, że niedozwolone w pewnym sensie jest bycie osobą LGBT, a może powiedzieć, że to jest dozwolone, no ale niedozwolone jest na przykład zabijanie innych ludzi. Co do czego ja się zgadzam, nie? Że to jest jakaś rzecz, której nie należy robić. I chcę przebywać z ludźmi, którzy też tak uważają, że nie należy zabijać innych ludzi. I jeszcze kilku innych rzeczy też nie należy robić, nie? I ponieważ ten kościół jest taki masowy, to nie ma wspólnotowości. Nauka moralna jest nieprzystająca do życia. To, jak jest zgłoszona, nie przystaje do tego, jak przyswajamy informacje. Więc po co ja w ogóle mam tam być, nie? A też o potrzebach duchowych. O życiu duchowym, potrzeba duchowa, o tym się też w ogóle jakoś nie mówi w kościele. Bardzo, bardzo mało tego słyszę, nie? O duchowości, o tym, ja na przykład chrześcijaństwo rozumiem jako, między innymi, jako kolektywny sposób zarządzania emocjami. Coś, czego zupełnie nie robimy. Ja nie ma przestrzeni na emocje w debacie publicznej czy w życiu jakichś społeczności, grup, społeczeństw. A Kościół jakoś tą potrzebę może i czasami realizuje. Daniel Rycharski, na którego już wcześniej powołał się Dominika, mówił o właśnie o tym doświadczeniu nazywającej taką duchową bezdomnością, czyli tym faktem, że osoby LGBT+, coraz częściej czują się w tym kościele instytucjonalnym rzymskokatolickim po prostu wyobcowane. I wielu bohaterów tej książki wskazywało na to, że przez wiele lat próbowało negocjować i szukać sobie tego miejsca w kościele, ale w ostatnich latach z tych prób zrezygnowało. I na te, miało na to wpływ wiele czynników takich jak te głośne, między innymi wypowiedzi ostatnich lat. Myślę, że powołanie się już na takie słowo wytrych, czyli tęczową zarazę Marka Jędraszewskiego, które tutaj u nas w Krakowie odbiło się bardzo szerokim echem. I tuż po tych słowach zresztą wypowiedzianych. Tak, oczywiście. Oczywiście, natomiast wskazuje na bliskość miejsca, bo te słowa zostały wypowiedziane w kościele mariackim, czyli jakieś 200 metrów stąd. I tuż po tych słowach pod siedzibą kurii zorganizowano taki bardzo poruszający protest.
na który przyszły osoby LGBT z kartkami, białymi kartkami papieru i zapisały, że nie jestem zarazą. I to ten protest był szalenie poruszający i na te słowa, właściwie na konsekwencje tych słów, które oczywiście wybrzmiały bardzo głośno w całej Polsce, powoływali się niektórzy bohaterowie tej książki, mówiąc, że to był ten moment, w którym oni powiedzieli dość i uznali, że już nie będą dalej o to miejsce walczyć. Ale takich słów pojawiło się w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie bardzo wiele, zwłaszcza na przełomie 2019-2020 roku, niemal równolegle do trwania kampanii prezydenckich, czasu wyborów parlamentarnych. Tego, kiedy ta nagonka i ten taki potok homofobicznych wypowiedzi ze strony polityków dał się szerokim strumieniem ze strony polityków, ale również duchownych kościoła. Chciałam was zapytać, czy my jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy jeszcze w stanie coś ocalić? Czy to już jest tak, że osoby, wierzące osoby LGBT już nie czekają na tą systemową zmianę, a próbują tworzyć coś własnego i szukać tej wspólnoty, tak jak Wiara Jednocza, która dodajemy, powstała w 2010 roku, prawda? Czyli już ma 13 lat, jak wskazaliście wspólnie trochę te priorytety i ta walka i sposób tego, co było na sztandarach, w tym czasie się zmieniło. Jak to wygląda, Marcin? Znaczy, społeczność LGBT jest tak samo zróżnicowana jak społeczność osób heteronormatywnych. W związku z tym myślę, że te strategie też są bardzo różne. Rzeczywiście Wiara i Tęcza też jest jakąś grupą, która też ewoluuje, my jakoś sobie towarzyszymy, więc możemy mówić o pewnej ewolucji grupy, tak, też naszego myślenia. Czyli to też widać, że na przykład do nas kiedyś takim największym problemem to było na przykład znalezienie rzymskokatolickiego księdza, który, nie wiem, będzie nas spowiadał, tak? I nie wiem, nie potępi czy coś takiego. Dzisiaj na przykład młodzi ludzie rzeczywiście rzadziej proszą o kontakt do księdza, chociaż oczywiście to się zdarza. My jakoś też bardzo my dojrzaliśmy jako grupa, tak? Czyli w takim sensie, że na przykład może jesteśmy w stanie zrobić rekolekcje sami, znaleźć, nie wiem, osoby, które nam wygłoszą te rekolekcje. To nie musi być ksiądz na przykład rzymskokatolicki, jeżeli na przykład go nie mamy, tak? A czasami nawet wolimy, żeby to nie był ksiądz rzymskokatolicki, tak? Że jesteśmy w stanie sobie, nie wiem, zorganizować nabożeństwo bez księdza, tak? Jeżeli księdza nie ma. Więc to dla mnie to też była jakaś taka bardzo duża lekcja nie wiem, samodzielności kościelnej. Na pewno tak jest, tutaj słusznie Dominika powiedziała, że kiedy zaczynaliśmy, bardzo chcieliśmy prowadzić dialog z biskupami. Udało nam się z kilkoma biskupami spotkać, nie miało to oczywiście żadnego absolutnie znaczenia później i żadnych konsekwencji pozytywnych, więc w tej chwili już nie zabiegamy o takie spotkania. No po prostu też jakoś próbujemy chronić swoje zasoby i też ograniczać poziom frustracji. To nie znaczy oczywiście, że gdyby nawet jakiś biskup chciał z nami porozmawiać, to nie będziemy z nim rozmawiać, tylko po prostu wiemy, że jesteśmy mądrzejsi o 10, o kilkanaście lat doświadczeń. Natomiast to nie oznacza, że osoby LGBT+, na przykład nie potrzebują rzymskokatolickiego księdza, tak? Ja oprócz tego, że prowadzę grupy, współprowadzę grupy, na przykład grupę warszawską Wiary i Tęczy, to też jestem takim pierwszym kontaktem dla osób z Warszawy, które piszą na przykład do Wiary i Tęczy i na przykład nie chcą, czy boją się przyjść na spotkanie otwarte, więc spotykamy się jeden na jeden w jakiejś kawiarni, żeby porozmawiać. Jest taka pierwsza pomoc, że tak powiem. No to są osoby, które często są w takich samych dylematach, jak myśmy byli kilkanaście lat temu, tak? Czyli na przykład, nie wiem, no właśnie, potrzebują się wyspowiadać, a boją się, albo ktoś ich zranił, albo boją się, że pójdą do piekła. To są, więc mam wrażenie, że jest tych osób mniej, ale myślę, że to się wiąże po prostu z tym, że młodzież odchodzi od kościoła, tak? Że jakby jest przez te kilkanaście lat, myślę, że nie wiem, jakieś statystyki, gdyby wziąć to po prostu młodzież polska jest najszybciej laicyzująca się, no i to dotyczy także młodzieży LGBT, ale myślę, że te strategie są też bardzo różne.
I to, no na przykład, nie wiem, ja mogę powiedzieć, że słowa arcybiskupa Jędraszewskiego no nie zrobiły na mnie jakiegoś wrażenia, oprócz takiego wkurzenia po prostu, tak? Natomiast wyobrażam sobie, że są takie osoby, którym te słowa realnie zaszkodziły, tak? Albo na przykład spowodowały negatywny stosunek bliskich do niej, do tej osoby, tak? Więc myślę, że to jest bardzo różnie i dlatego my też czasem sobie przypominamy, żeby oprócz tej działalności aktywistycznej nie zapominać o tej działalności pomocowej, takiej dla osób, które są na bardzo różnych etapach, też emancypacji, jakiegoś pogodzenia się i z homoseksualnością, z biseksualnością, z transpłciowością. No, także to jest także, owszem, grupa ewoluowała, ale myślę, że społeczność jest nadal bardzo zróżnicowana. Dominiko zrobiła świetne oczy, kiedy Marcin powiedział o tym, że te słowa Marka Jędraszewskiego nie zrobiły na nim tak wielkiego wrażenia, oprócz tego zdenerwowania. Czy to że nie spowodowały jakiejś depresji na przykład? Tak, jasne, że to jest coś, czego, co w twoim przekonaniu rozumiem, było jakąś taką naturalną konsekwencją rzeczy, że to napięcie narastało i takie słowa w którymś momencie padły. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy tamte słowa, tamta wypowiedź, tamto kazanie, które zostało wygłoszone tutaj w Krakowie, spowodowało jakąś taką nową falę rozczarowania tym, co się dzieje w kościele? Sprowokowało jakiś nowy rodzaj dyskusji albo jakąś taką takie duże zawiedzenie? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Mi się wydaje, że przynajmniej dla mnie bardziej wstrząsające było powstawanie stref wolnych od LGBT, co również działo się z inicjatywy kościołów lokalnych. No, po prostu gdyby księża w gminach tego nie błogosławili, proboszczowie, to te rzeczy by się nie działy. Dla mnie to było wstrząsające może poprzez wszystkie historyczne skojarzenia związane z tworzeniem gett i takich przestrzeni, z których się wyklucza fizycznie ludzi, to znaczy ludzie muszą się ukrywać w tym, kim są. I wydaje mi się, że w takim kraju o takiej historii po prostu tragicznej jak Polska sięganie po takie rozwiązania jest moralnie po prostu jeszcze silniej nacechowane i dla mnie to było po prostu zaciągnięcie takiej ogromnej winy, której nie zmazuje nawet to, że te winy się cichaczem w dużej części wycofują. Jednak nie z powodu przekonań, tylko powiedzmy z powodów czysto cynicznych pieniędzy. I druga rzecz jest taka, że myślę, że takie sytuacje, one nas mogą dotykać na takim innym poziomie, natomiast najsilniej ranią i dotykają osoby zależne, to znaczy ludzi, którzy, młodych ludzi najczęściej, którzy są jeszcze w silnej relacji zależności od swojej rodziny. I myślę, że to też tutaj, nie wiem, też jak rozmawiałam w Krakowie z różnymi osobami, które po prostu starają się pomagać, to po każdym takim wydarzeniu po prostu jest bardzo dużo głęboko poranionych osób, od których po prostu pod wpływem tego, co na przykład wierzący, pobożni, tradycyjni, katolicy, rodzice słyszą od biskupa, w ogóle po prostu najwyższej osoby niemalże w polskim kościele, to no właśnie ludzie, którzy pozostają w relacjach zależności, którzy jeszcze nie w pełni są samodzielni, sprawczy, dojrzali, także to jest potworna krzywda. I na przykład to, z czego ja sobie zdałam sprawę, że jest takim bezwzględnym jakimś jednak postulatem, to, co się zmieniło w stosunku na przykład do początku wiary i tęczy, ale także początków innych ruchów, które też wynikają z jakiegoś doświadczenia bezdomności w kościele, jest to, że pierwszym przykazaniem dla każdego człowieka jest jednak chronić się przed przemocą, przed doświadczeniem przemocy i chronić przed tym innych ludzi. I ja rozmawiam, myślę, że historia wiary i tęczy jest jakby bardzo wspólną historią w ogóle bardzo wielu grup osób także, które znam osobiście z naszych środowisk, jakoś Znakowsko, Tygodnikowo, nie wiem, Kikowski, gdzie jest bardzo wiele osób, które jeszcze kilka lat temu były zaangażowanymi aktywistkami, aktywistami w kościele,
a dzisiaj właściwie albo tworzą jakieś takie odrębne grupy niezależne, albo są poza kościołem właśnie w imię chronienia się przed przemocą. To, że na przykład Biara i Tęcza, Maciej mówi, że zajmujemy się jakimś wsparciem psychologicznym, takim formalnym, nieformalnym, jakąś formą pomocy, przecież nieraz to jest pomoc też materialna, no to dla mnie jest jakoś poruszające, że właściwie to się dzieje, to znaczy jak powstał telefon zaufania zranieni w kościele, który był zupełnie inną inicjatywą, ale też nagle osoby świeckie po prostu biorą odpowiedzialność za sytuację, którą generują po prostu duchowni, tak? To znaczy przemoc i w tym przypadku nadużycia władzy, ale przede wszystkim nadużycia seksualne, które dopuszczają się osoby duchowne wobec zależnych wobec nich osób. Odpowiedzialność za to, organizując telefon wsparcia, biorą ludzie świeccy, bo po prostu Kościół postanawia się tym nie zajmować. Więc to krycie po prostu sprawców przemocy, no to te ostatnie lata pokazały, że osoby, które werbalnie na przykład posługują się jako biskupi, ci księża, mogą nienawiści wobec różnych grup, ale przede wszystkim osób LGBT, są kryci, chronieni. Myśmy w miesięczniku Znak, pamiętam po tych słowach, ja opublikowałam taki komentarz, że nie, że właśnie nie wyrażę, bo tak wtedy powstał list poparcia, list solidarności z arcybiskupem Jędraszewskim, który został uznany za osobę poddaną nagonce po prostu z powodu tych słów. Myśmy wtedy opublikowali komentarz, że nie wyrażamy solidarności z arcybiskupem Jędraszewskim, ponieważ on jest sprawcą przemocy, a nie osobą pokrzywdzoną. I nie można się solidaryzować ze sprawcą przemocy, można się solidaryzować z osobami pokrzywdzonymi. Więc wydaje mi się, że ta sytuacja mocno się wyprostowała i właściwie wszyscy bohaterowie, bohaterki tej książki mówią o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że o swojej drodze dojrzewania, którą przechodzi każdy człowiek, nie tylko osoba po prostu homo, bi, trans i tak dalej, seksualna, tylko że po pierwsze trzeba żyć w zgodzie ze sobą i szukać zdrowej duchowo przestrzeni, w której można żyć w zgodzie ze sobą, z innymi, w jakiejś wspólnocie innych osób, a po drugie, żeby się chronić przed przemocą. I wiele osób mówi dzisiaj, nie tylko z wiary i tęczy, tylko myślę, że to doświadczenie nas bardzo zbliża, takiej duchowej bezdomności i takiego doświadczenia, że na przykład nie można żyć w zgodzie ze sobą, jeżeli się po prostu nie akceptuje homofobii. Dotyczy to tak samo osób heteronormatywnych, osób heteronormatywnych, to znaczy ja też się nie, też nie mogę być w zgodzie ze sobą po prostu, nie wiem, diecezji, w której mój biskup, którego nie traktuję jako mój biskup, posługuje się mową nienawiści wobec jakichkolwiek ludzi czy grup. W takiej wspólnocie nie da się żyć w zgodzie ze sobą, to znaczy ze swoimi najgłębszymi przekonaniami, nie wiem, etycznymi, ludzkimi, czymkolwiek. I to doświadczenie jakiejś sprzeczności i rozdarcia jest moim zdaniem powszechne. Znajduje wyraz danych socjologicznych. KIK warszawski robił takie ogromne badania, trwające ponad rok, na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków, mocno reprezentatywnej, czyli to była dużo większa grupa, blisko 2000 reprezentatywnej grupy Polek, Polaków dorosłych. To były najpierw badania właśnie ilościowe, z których, a potem badania jeszcze jakościowe na takich wyselekcjonowanych już grupach właśnie reprezentujących różne grupy demograficzne i behawioralne. I tam właściwie jak mantra powracało to, że Polacy mówią o dramatycznym braku poczucia wspólnoty, przynależności, takiej wspólnoty wartości, o dramatycznym braku zaufania, takiego i politycznego, ale także zaufania w kościele i to nawet z badań księży, bo odrębną grupą tam badaną byli księża i oni też mówili o tym, że czego im w kościele brakuje, to właśnie jakiegoś kryzysu zaufania, że nie ufają na przykład swoim z kolei przełożonym, że brakuje im wspólnoty,
po prostu. Zresztą tutaj też jedna z historii, prawda, Łukasza, byłego księdza, no to też jest opowieść o potwornym doświadczeniu samotności w kościele jako ksiądz. Więc wydaje mi się, że my wszyscy cierpimy z tych samych jakby powodów, a paradoksalnie to jakby w ogóle wydaje mi się, że tak jak jeszcze ileś lat temu właściwie osoby LGBT, które zdecydowały się być w kościele, były jakąś mniejszością, to myślę, że w tym sensie teraz w ogóle się tworzy taka mniejszość osób, które mimo wszystko po prostu zostają i widzę to po takich kręgach ludzi wpływowych, którzy jeszcze kilka lat temu aktywistek, aktywistów chcieli ten kościół zmieniać, właściwie dzisiaj już go zmieniają z jakiejś pozycji mocno zewnętrznych, prawda? Więc to się bardzo mocno się właściwie zbliżyły te wszystkie grupy i mają bardzo podobne doświadczenia. To teraz więcej osób czuje się u siebie. Jak rozumiem, po drodze jest to taką takim oficjalnym przekazem forsowanym przez niektórych duchownych, bo chyba też nie możemy... I chciałam powiedzieć, że nie możemy też tutaj stawiać takiego znaku równości między wszystkimi wypowiedziami i wszystkimi dzisiejszymi, choć oczywiście ten dyskurs taki przemocowy jest w ogromnej większości. Tylko wydaje mi się, że coś się zmieniło, no bo każdy może głośno powiedzieć, po prostu wyrazić swoją niezgodę. I wydaje mi się, że po prostu brak tego, że nie padają publicznie, że ta solidarność taka, po prostu, to nie solidarność, złe słowo, uciekło mi słowo, ale takie, taka źle rozumiana lojalność, powiedzmy, klasowa księży, że oni, nawet jeżeli w skrytości serca coś tam sobie myślą, czy nawet niektórzy biskupi tego głośno nie powiedzą, to jest już w tym momencie po prostu winą, uważam, że zmieniła się tak głęboko sytuacja, że po prostu nie można milczeć w sytuacji, kiedy dzieje się krzywda i spuszczać uszy po sobie, a wydaje mi się, że to ci niektórzy biskupi, co do których była jakieś oczekiwania, że może po prostu jak już odpowiednio urosną, to będą robić swoje. Rozmawiałam wczoraj, nie dalej niż wczoraj, z taką osobą reprezentującą jedną z największych pomocowych NGO-sów w Polsce. I ona mówi, że miała od czasu do czasu spotkania z kardynałem Rysiem, który zawsze to wyglądało tak, że tam się umawiała, jadła obiad, potem po tym obiedzie gdzieś tam siadali w cztery oczy. No i mówi, że wydarzyło się coś takiego po kryzysie ostatnim na granicy, znaczy początku tego kryzysu, czyli w 21 tak, roku, że jeden obiad, drugi i ona przyjechała akurat na któryś obiad prosto z granicy i zaczęła mówić o tym, co się dzieje, a jakby tu milczenie, próba zmiany tematów, nie doszło do tego spotkania po obiedzie. I potem już nie doszło nigdy do tego spotkania po obiedzie. Nie? W takim znaczeniu, że już widzimy, że po prostu w innych tematach także nie ma tej po prostu reakcji. Nie da się tego już w żaden sposób bronić, że ktoś ma, nie wiem, za słabą pozycję, albo nie może, bo każdy biskup w swojej diecezji to jest tak. Bo wyżej to już tylko papież, prawda? Zwłaszcza, że coraz więcej tych niewygodnych tematów się pojawia. Tak? To nie jeden, dwa, ale jest ich szalenie dużo. Ula, mam wrażenie, że tobie jakoś udało się pogodzić kilka tak pozornie wydawało mi się różnych prób działania. Bo byłaś osobą, która po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, właściwie delegalizującego aborcję w Polsce, wyszła publicznie i powiedziała, że możesz stać na ulicy w geście solidarności z osobami, które na przykład aborcję chciałyby dokonać i że to nie kłóci się z tym, jak ty pojmujesz Kościół i religię. Takich wątków jest w twojej historii trochę, prawda? Jak ci się udało to wszystko pogodzić i jak ty na to patrzysz? Rok po tym, jak wyszłam na ulicę, przestałam określać siebie jako katoliczka. Określam się jako osoba z backgroundem katolickim. Ksiądz, który wtedy w kościele, w którym byłam w łazie, wygłosił takie kazanie po tym wyroku, też o tych protestach i on mówił, że Kościół nie popiera aborcji i tak dalej.
ale że jeżeli o tym w ogóle rozmawiamy, to może jednak porozmawiajmy o miłości i o argumencie z miłości i o tym, co jest większą miłością. Mówię się, no nie wiem, na historię matki, która miałaby urodzić chore dziecko, ale która z miłości wybrała, że ona oszczędzi temu dziecku cierpienia przez aborcję na przykład, nie? Rok później nie był już księdzem. Tak? No nadal się jakoś kolegujemy, mamy kontakt i on jest już księdzem. Więc to jest... Ja już wtedy byłam w procesie odchodzenia jakoś od katolicyzmu, nie? Od kościoła rzymskokatolickiego. No ale wpadam głównie na Wielkanoc, bo uwielbiam rytuały, uwielbiam liturgię. Formację oazową przeszłam, więc coś tam o tej liturgii wiem i kocham liturgię. I bardzo mi tego brakuje. Bo ewangelików reformowanych też kocham, ale u nich jest mniej magii. Z całą moją miłością do nich i do ich pięknych kazań, w sensie poziom kazalnictwa jest nieporównywalny. Więc tak, jeżeli chodzi o odchodzenie różnych rzeczy, ja bardzo dobrze trafiłam w kościele, nie? Bo ja trafiłam jeszcze jako nastolatka do wspólnot, w których zachęcano do krytycznego myślenia, w których jak się z czymś nie zgadzałam, to mówiono poczytaj przemyśl. I jeżeli powiedziałam, poczytałam, przemyślałam, nie zgadzam się, to było to jakoś akceptowane. Nie? To było akceptowane i byłam zachęcona do krytycznego myślenia. Po pół roku w Łazie usłyszałam, że może to nie jest miejsce dla mnie. Poczytałam pisma Blachnickiego, który założył oazę, stwierdziłam, że to jest właśnie to miejsce dla mnie. Więc tak, nie? Więc mnie zachęcam do tej wewnętrznej spójności i ona jakoś była. Nie? Też mi się jakoś rozjeżdżały te rzeczy, bo ja widziałam, że jestem osobą nieheteroseksualną od wczesnych lat nastoletnich. Natomiast w pewnym sensie, w momencie mojego najbliższego zaangażowania religijnego, ja absolutnie nie miałam chęci tylko nie zaś praktykowania bycia osobą LGBT. Nie ciągnęło mnie do społeczności, nie ciągnęło mnie do aktywizmu, nie byłam w związku i nie chciałam w nim być zupełnie po różnych przyczyn. Znaczy być może była w tym też wewnętrznie ma homofobia. Tak, ale nie zrobiło mi to dużej krzywdy. Nie, tak więc ja świadomie podjęłam decyzję, okej, nie chcę teraz być w związku. Nie, robię inne rzeczy, no nie wiem, maturę za kilka lat. Tak, pierwsza rzecz, którą mam rolnicę powiedział, to że może się zakokiwać w lewie przed maturą. No. Więc ja umiem połączyć te różne rzeczy. I na wielu poziomach rzeczy, w które ja wierzę, to jest wszystko dla mnie wewnętrznie spójne. Ja jestem w stanie to tak wytłumaczyć, żeby człowiek stwierdził, okej, w tym jest logika. Może mnie nie podziela mój rozmówca, ale w tym jest logika i w tym jest sens, tak? Więc dla mnie to przejście od oazy przez jakieś środowiska chcące reformować Kościół do bycia już w pewnym sensie zupełnie poza i bycia kujową anarchistką, była bardzo naturalna droga dla mnie, nie? I pewne wartości, pewne, nie wiem, metody działania, jakieś wartości wspólnotowe się cały czas się przeplata i to jest jakiś taki wątek, który ja znajduję w wielu miejscach, w których się angażuję. Dosłownie chciałem, bo ja lubię ten wywiad z Ulą tutaj w tej książce. Dla mnie to też była taka rozmowa międzypokoleniowa. Ula jest najmłodszą bohaterką. Tak, jest najmłodszą bohaterką. Słucham? Mówię, że jestem w tej książce tylko dlatego, że nie skończyłam jeszcze 25 lat. Nie wiem skąd taka teoria, że tylko dlatego, ale okej. Okay. Dla mnie to było tyle ciekawe, że jakby ja widzę w tym pokoleniu, tak, Z, pokoleniu Z, taką wielką zmianę. Ona nie dotyczy tylko ludzi wierzących. W ogóle to jest pokolenie wielkiej zmiany. I jedną z cech, myślę, tego pokolenia jest właśnie łączenie różnych tożsamości. I takie płynne też przesuwanie się po nich, czego na przykład w moim pokoleniu zupełnie nie było. I na przykład osoby, które jeszcze przychodziły do wiary jedynie kilkanaście lat temu, jak odchodziły od katolicyzmu, to zazwyczaj odchodziły od chrześcijaństwa w ogóle. Teraz tego nie ma. Ta przynależność konfesyjna ma dużo mniejsze znaczenie. Na przykład pamiętam, jak pierwsze rekolekcje organizowaliśmy, to podstawowe pytanie było, czy będzie rzymskokatolicki ksiądz. Teraz nikt o to nie pyta. Oczywiście, że jak jest ksiądz rzymskokatolicki, to jest super, bo na przykład można przystąpić do spowiedzi, tak? Ale też jakby to nie jest już takie ważne.
mam wrażenie, że jakby też Kościół tego nie rozumie, znaczy księża tego nie rozumie, nie? Że jakby nie dotyczy tylko osób LGBT, nie? Że jakby że te tożsamości są bardziej płynne, jest ich wiele, można je łączyć w bardzo różny sposób. I te tak esencjonalne patrzenie, jestem katolikiem, jestem hetero, albo jestem gejem, że to szczerze w tym pokoleniu Uli jest mniej tego i dla mnie to była też jakoś taka ważna lekcja, ta rozmowa z Ulą. Nie jedyna, bo ja też jestem psychoterapeutą od niedawna, w trakcie szkolenia jestem. I właśnie mam też w terapii osoby młode, właśnie głównie LGBT i też to widzę, nie? Także to właśnie cieszę się z tego wywiadu z Ulą, dlatego że ona wniosła do tej książki właśnie takie zupełnie inne, bym powiedział, podejście, tak? Że można być na mszy i pójść na czarny protest, co akurat też jest w starszym pokoleniu. Też byłem na czarnym proteście, ale że na przykład na mszy można wrócić na spłot. No właśnie, na przykład. Albo pójść na paradę, po paradę na mszę, albo do z klubu. I to ty, prawda? Mówisz, że to wszystko pięknie się łączy z jakąś taką wspólną emanacją jednych. To my dzielersi też tak robiliśmy. Natomiast chciałam cię jeszcze, Marcinie, zapytać o wątek, który pojawił się w jednym z wywiadów z tobą. Mianowicie powiedziałeś, że w tym oczekiwaniu i zerkaniu na Rzym i Watykan i na to, co pojawi się w przyszłości, co pojawi się dalej, jest coś upokarzającego i że to już jest moment, w którym, jak rozumiem, macie dość oczekiwania na zmiany, które nie nadchodzą, tak? Jak w tym, w twoim przekonaniu, ta sytuacja dzisiaj wygląda? Czy my rzeczywiście możemy myśleć o tym kościele instytucjonalnym z jakąś nadzieją na zmianę, czy już przestajemy się tym zajmować? No, tak, to jest pytanie bardzo dobre. Ja sam sobie zadaję. I myślę, że to jest tak, że to trochę, żebyśmy nie wpadli w wahadło, żeby nie odbiło drugą stronę. To znaczy, ja osobiście już się na Rzym nie oglądam, że tak powiem, ale nie mogę też powiedzieć, że w ogóle mnie nie interesuje, co nie wiem, na przykład mówi papież Franciszek, że jest to jednak inny język niż jego poprzednicy, albo na przykład niż biskupi w Polsce. Nie mogę powiedzieć, że to nie ma znaczenia, bo to ma znaczenie dla bardzo wielu moich braci i sióstr w Kościele, tak? Więc oczywiście, że to ma znaczenie. Ja zawsze będę sprzyjał dobrej zmianie w Kościele. Natomiast dla mnie osobiście ma to mniejsze znaczenie. Jeżeli ja powiedziałam, że na mnie słowa Jędraszewskiego nie zrobiły wrażenia, to nie dlatego, że je zbagatelizowałem, tylko że po prostu ja się po tym człowieku niczego nie spodziewałem innego, nie? Ale są takie osoby, dla których to, co on mówi, jest nadal ważne i one to przeżywają, więc nie mogę powiedzieć, że to nie ma znaczenia, czy no nawet, tak? Czy powiedzmy kardynałem zostałby arcybiskup Jędraszewski, czy został arcybiskup Ryś. No ma to znaczenie oczywiście, tak? Jakieś to znaczenie ma oczywiście. Więc na to pytanie, my jako Wiara i Tęcza też jakąś, tak jak mówiłem, jakąś formację, jakąś ewolucję grupową przechodzimy i na pewno dzisiaj się jakoś mniejsze ma to dla nas znaczenie. Tak nie piszemy już listów do papieża, tak jak kilkanaście lat temu, ale... Tak, dokładnie, ale to nie znaczy, że nie interesuje nas, co na przykład się dzieje na szczytach Kościoła rzymskokatolickiego, zwłaszcza, że to ma przełożenie na życie nasze, nawet jeśli w tym Kościele już nie jesteśmy, bo tak socjologia mówi, nie? Że nawet kościoły mniejszościowe, Dominikan mówi, że one są takie otwarte, ale właściwie w pełni otwarte to jest tylko jeden kościół, bardzo nieduży, ale zarejestrowany na szczęście, otwarty na osoby LGBT, czyli reformowany kościół katolicki. Natomiast na przykład kościół luterański czy ewangelicko-reformowane, one są oczywiście dużo bardziej otwarte niż Kościół rzymski, ale w porównaniu do swoich odpowiedników na przykład za Odrą, czyli w Niemczech, gdzie absolutnie normalną rzeczą, że nie wiem, pastor czy pastorka mieszka ze swoim partnerem czy partnerką w związku jednopłciowym, parafia go przyjmuje, akceptuje, gdzie jest ordynacja osób homoseksualnych czy biseksualnych,
i także transpłciowych na pastorów i pastorki, gdzie błogosławi się małżeństwa jednopłciowe, związki jednopłciowe, no to też nie, te, i jak się rozmawia z tymi księżmi z Polski protestanckimi, to oni mówią, że na ich postawę również, na to, że ona jest bardziej konserwatywna niż na przykład w Niemczech, czy we Francji, czy Szwajcarii, też ma wpływ właśnie ten większościowy kościół rzymskokatolicki. Więc to ma znaczenie oczywiście, tak? My bardzo jakoś tak myślę, postawiliśmy na autonomię, tak? Tak, na autonomię sumienia, na autonomię naszych postaw religijnych. I myślę, że całkiem nieźle nam to wyszło, nie? Że jakoś taka samoorganizacja też. Ale oczywiście, że sprzyjamy i wspieramy dobrą zmianę w Watykanie czy w Episkopacie, na której już szczególnie specjalnie nie ma. Chciałam powiedzieć taką rzecz, że niedawno ukazała się taka książka Marty Abramowicz, Irlandia wstaje z kolan, w której to książce Marta, zresztą Państwu polecam, chociaż niestety nie znam żadnego, ale jest to naprawdę dobra książka. I Marta pokazuje tam historię, w jaki sposób Irlandia Północna, oczywiście nie Republika Irlandii, Irlandia Północna przeszła taką drogę od państwa pozostającego w pełnej zależności od kościoła rzymskokatolickiego. I do takiej zależności na poziomie państwa, to znaczy, że w pewnym momencie w Irlandii po prostu większość placówek edukacyjnych, wychowawczych i szpitali, ośrodków zdrowia było prowadzonych, zarządzanych jednostkami organizacyjnymi, prowadzącymi był kościół rzymskokatolicki. Przepraszam, czy ja mogę przerwać? Południowa. Proszę? Republika. Republika Irlandii, nie, tak, przepraszam, wypadnie tak. Republika Irlandii, nie Irlandia Północna. Tak. Chociaż Irlandia Północna odegrała w tym procesie pewną rolę. Oczywiście, dziękuję bardzo. Po prostu zmęczenie. Więc więc w sensie państwo było też, jako instytucje państwa były w takiej pewnej zależności. I Marta pokazuje, w jaki sposób dokonał się ten proces bardzo głębokiej zmiany, której właśnie zwieńczeniem było także zmiana prawa, gdzie po prostu do również Konstytucji Irlandii były wpisane po kolei różne rzeczy, ale doszło do zmiany i prawa aborcyjnego, i prawa dotyczącego związków osób homoseksualnych, a wcześniej w ogóle prawa do rozwodu, bo rozwody też kiedyś nie były dopuszczane. I Marta pokazuje, jak ogromne znaczenie miały organizacje, które nauczyły się działać właśnie na rzecz jednak, nawet jeżeli to były organizacje, które zrzeszały także katolików, którzy zaczęli się sprzeciwiać temu porządkowi, to one jednak w pierwszej kolejności doprowadzały do zmiany społecznej i mając i zmiany politycznej, i zmiany społecznej w tym sensie, żeby oddziaływać na społeczności także katoliczek i katolików, pokazując im, że inne scenariusze, inne warianty są możliwe, tak? To znaczy, tam był pokazywany przykład kampanii, która była prowadzona, ta ostatnia udana kampania na rzecz zmiany prawa aborcyjnego, która była prowadzona w taki sposób, żeby jednak odwoływać się do pokładów empatii, współczucia, solidarności, ale że ta nauka, jak prowadzić tego typu zmiany społeczne najpierw, one doprowadzają do zmian politycznych, a dopiero z tej zmienionej pozycji można oddziaływać na zmiany wewnątrz Kościoła, bo wydaje mi się, że jednak po prostu tak przekładając to na grunt polski, prawda, to znaczy co jest teraz tak do przodu do zrobienia. Wydaje mi się, że też te organizacje, które działają, jak Wiara i Tęcza, ale także, no nie wiem, różne inne organizacje, no ale tam, nie wiem, jakieś mniejsze grupy informalne, katolickie, że jednak chyba ich adresatami, ich działań nie powinien być papież Franciszek czy polscy biskupi, tylko wydaje mi się, że po prostu polskie społeczeństwo i z tych pozycji katolickich organizacji powinny po prostu pracować na rzecz zmiany społecznej. To znaczy mówić o potrzebie budowania relacji opartych na empatii, współczuciu,
pokoju, tolerancji, wzajemnym wsparciu, solidarności społecznej i do tego rzeczywiście inkluzywności, włączaniu i coraz bardziej umiejętny sposób poszukiwać także takich osób, które mogą wspierać te akcje, te kampanie. No, jakby, prawda, Wiara i Tęcza też tego typu inicjatywy, znak pokoju, prawda? Był tego, przekażmy sobie znak pokoju, był tego typu inicjatywą i wydaje mi się, że na tym trzeba się skoncentrować. A Kościół w tym znaczeniu jest również na przykład kościoły ewangelickie. One, wszystkie kościoły, w ogóle instytucje są z natury konserwatywne. I instytucje rzadko są po prostu awangardą zmian. Instytucje się zmieniają na samym końcu, to znaczy najpierw się musi cała reszta zmienić. Wydaje mi się, że jak się będą zmieniać społeczeństwa, oczekiwania, po prostu nie będzie społecznego przyzwolenia, to po prostu na końcu Kościół też będzie musiał się dostosować. Kościół ewangelicki w Polsce jest w pewnym sensie odzwierciedleniem także polskiego społeczeństwa. Tak? Ordynacja kobiet, do której doszło w zeszłym roku synod Kościoła, tak? No to było historia od lat właściwie 90., o ile dobrze pamiętam, pierwsze dyskusje na synodzie trwały. I te same osoby po prostu konsekwentnie dążyły do tego celu. Oczywiście zajęło to bardzo dużo czasu, no ale się udało tak w końcu. I to trochę też pod wpływem tych wszystkich dyskusji, na przykład akurat tutaj w społeczności polskich ewangelików, zaczęła dojrzewać argumentacja. Ludzie zaczęli coraz więcej kobiet widzieć w różnego innego rodzaju posługach, prawda, które były możliwe i tak dalej, i tak dalej. Teraz kobiety są ordynowane i właściwie jakoś wszyscy się z tym dobrze czują, tak? Więc ja uważam, że te działania są bardzo potrzebne, tylko ich adresatami i że takie organizacje jak Wiara i Tęcza są dzisiaj bardzo potrzebne, tylko adresatami tych działań mniej powinien być papież Franciszek, a bardziej myślę nasze społeczeństwo. Ja myślę, że też tak się dzieje, w ogóle tak może oddamy głos też widzą gościom, ale tylko powiem, że to chyba też i te przecież zachodnioeuropejskie, amerykańskie grupy, one też zaczynały w gruncie rzeczy od takiego apelu do biskupów, później jakby trzeba się od tego odbić, trzeba się chyba samemu tego nauczyć, myśmy się też jako Wiara i Tęcza tego nauczyli, żeby właśnie raczej apelować do zwykłych wiernych, jak to mówi siostra Jenny Rami, tutaj wiernych z ławek kościelny. I myślę, że to też jest takie doświadczenie. Jest tutaj dla mnie bardzo ciekawa też było spotkanie i rozmowa z Kacprem Kalinem, który zakładał taką w cudzysłowie Wiarę i Tęczę na początku lat 90. To była taka, trochę się czułem jak archeolog, bo ta historia nie była nam dobrze znana. Myśmy wiedzieli, że ta grupa była. Mieliśmy pojedynczych uczestników i uczestniczki, które pamiętały tamte czasy i nawet były związane z tą grupą, ale ponieważ liderzy tej grupy w większości wyjechali za granicę, to jakby nie było tej ciągłości. I to było bardzo ciekawe. Oni właśnie pisali głównie listy do, oni nawet do biskupów, ale też do księży i spotykali się z totalnym murem obojętności i trochę się na tym wypalili. I ta grupa w końcu zawiesiła działalność. I myślę, że to, że myśmy się jeszcze jakoś do końca nie wypalili, to no jakoś intuicyjnie, że jednak bardziej postawiliśmy na to tworzenie własnych struktur i nie palenie komitetów, tylko zakładanie własnych. I myślę, że też znak pokoju był takim przełomem, bo dostaliśmy, może to jest też dobry moment, żeby on o tym powiedział, myśmy dostali bardzo duże wsparcie od właśnie środowisk katolicyzmu otwartego, jak to się wtedy kiedyś mówiło, teraz... Trzeba zrobić na nowo, może trzeba zrobić na nowo taką akcję, bo to minęło już 10 lat, no nie, może nie 2016, tak? 15. No ale jakby wydaje mi się, że nowe pokolenie już weszło w takie życie dorosłe i poza tym mamy 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy za sobą i wydaje mi się, że takie po prostu działanie nakierowane na budowanie społecznego pokoju i przekazywanie sobie znaku pokoju i jakiegoś symbolicznego
po prostu jakby właśnie znowu pokazywania pomimo cierpienia, przemocy, tego wszystkiego, co się wydarzyło, po prostu wspieramy się nawzajem, było to może społecznie dzisiaj bardzo ważne, więc wydaje mi się, że można o tym pomyśleć. Posłuchaj. Czy mają Państwo jakieś pytania do naszych gości? Mogą być też oczywiście komentarze, wypowiedzi, my jesteśmy w tak kameralnym gronie, że... Można? Anna Niżegorodce. Jestem członkinią Klubu Tygodnika Powszechnego i równocześnie jestem członkinią Kongresu Katoliczek i Katolików. Należę do już starszego pokolenia, ale to wszystko, co mówiła Ula, można tak, Ula? No bo mam wnuki w tym wieku, to bardzo współgra z tym, jak ja myślę. Ja też byłam na żadnym proteście i też czasem chodziłam wtedy częściej do kościoła, teraz raczej online, bo sobie wybieram taką mszę, na której po prostu nie zgrzytam zębami. Jakkolwiek też uczestniczyłam w mojej parafii w takich konsultacjach synodalnych i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Pierwsza moja zmiana, do której doprowadziłam, to była taka, że księża siedzieli na pierwszym spotkaniu przy jednym stole, a zaproszeni świeccy przy drugim stole. I powiedziałam, dobrze, ale może byśmy jednak te stoły zestawili ze sobą i siedli razem. No i oni to zrobili. No ale wyniki nie były wspaniałe, no ale coś tam było. Na przykład przyniosłam, bo jeden z raportów grupy LGBT, znaczy Związki Partnerskie i Małżeństwo, spojrzenie na Związki Partnerskie i Małżeństwo w kongresie, jedna z tych grup opracowała raport. Właściwie już wszystkie grupy opracowały raporty. Ja jestem w grupie Kobiety w Kościele, opracowałyśmy raport Przemoc wobec kobiet. No to jest dostępne na stronie. I wydrukowane też było, więc jak przyszłam na spotkanie do parafii, potem nas jeden facet, który jest radiomaryjny, po prostu stamtąd wysiadał, ale to już jest inna sprawa. Natomiast jak przyszłam jeszcze wcześniej do parafii i przyniosłam te raporty i opowiadałam o kongresie, no to proboszcz, zaraz to nie wiem, no wszystko jedno, jeden z księży, który był tam obecny, zainteresował się właśnie tym raportem LGBT. Z tego wynika, że jego coś jednak męczy. No, tak można. Co jeszcze chcę powiedzieć, jeśli już jestem przy głosie, że z tej książki pana Marcina bardzo mi się podobało, to znaczy oczywiście wszystko mi się podobało, ale jeżeli chodzi o taką, ja mam jakąś taką teoretyczną skrzywienie umysłu, więc podobało mi się, tam występuje pan, który jest ewangelikiem, to jest przed siostrą Bramik i jest... Tak, i on jakby zrobił badania na temat dlaczego jest takie negatywny stosunek do LGBT. Czy w Biblii jest rzeczywiście to powiedziane? To mi się bardzo podobało, więc właśnie odsyłam do tego rozdziału, ktoś tam jak to będzie czytał, to że jest to bardzo, bardzo ciekawe, że na przykład nigdzie w Biblii to mi się rzuciło, no bo ja z tymi kobietami głównie też mniejszość w kościele pewnie, że nie ma nigdzie, jest powiedziane, że to jest obrzydliwość, jak tam mężczyźni ze sobą, natomiast nigdzie nie jest powiedziane, że kobiety ze sobą. A to dlaczego? A to dlatego, że kobiety miały określoną pozycję w społeczeństwie, czyli po prostu jest to patriarchat. I ten patriarchat jakby rzutuje na to, prawda? Także to, co mówi ten pan, dla mnie bardzo jakoś było istotne. No to tyle na teraz. Bardzo dziękujemy. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś dodać, podzielić się jakąś refleksją?
Ja chciałam zapytać, czy Państwo widzą wśród uczestników wiary i tęczy takie rytuały albo takie elementy duchowości katolickiej, które cały czas są ważne dla tych osób i które w pewien sposób oni też mogą dla siebie może odzyskać albo zinterpretować na nowo i są cały czas dla nich takim czymś, co jest istotne w ich życiu, nawet jeżeli ich ścieżka wiary ulega przemianie. Tak? O, teraz słyszę, że ja. To zaraz oddam głos moim rozmówcom, którzy będą mieli bardziej pozytywne refleksje. Ja mam bardzo smutną refleksję, że to nie jest element rytuału, ale że bardzo dużo osób cały czas myśli w bardzo rzymskokatolickich kategoriach. To znaczy, że jeżeli na przykład robimy burzę mózgów pod tytułem, jak wyglądałaby chrześcijańska wspólnota swoich marzeń, to nie wszystkie, ale zdecydowana większość odpowiedzi jest, no żeby to była taka parafia, żeby taki ksiądz miły był i tutaj nadziejów nie było, a powiedział, że daje to też spoko. Trochę parafrazuję, trochę parodiuję, bo mnie bardzo wkurza takie myślenie, bo dla mnie ja naprawdę poznałam chrześcijaństwo, nie parafialne chrześcijaństwo, nie masowe chrześcijaństwo, wspólnotowe i to jest moja wymarzona wspólnota chrześcijańska, nie? Żyjemy sobie razem na spłocie i robimy chrześcijaństwo i pomagamy ludziom. I to jest jakieś moje prywatne marzenie, tak? Ale ja myślę, że naprawdę ludzie mogliby wyjść w marzeniach poza parafii, poza model rzymskokatolicki. A to jednak dalej funkcjonuje. Nie nawet w grupie takiej jak Wiara i Tęcza, gdzie teoretycznie można by się spodziewać ludzi troszeczkę bardziej wyzwolonych z myślenia czysto rzymskokatolickiego. Ludzie są różni. Dobrze. Znaczy, w sensie też grupa na Wiara i Tęcza jest dla różnych osób. Zawsze prowadzę dyskusję i czasem pada spotkania właściwie, dyskusje. Pada czasem, bo my jesteśmy już na takim etapie i tak sobie patrzę, no tak, ale tutaj jest osoba, która przyszła pierwszy raz, tutaj przyszła, jest osoba, która przyszła drugi raz na grupę i jak ona się musi teraz czuć, jak słyszy, że ona jest na jakimś gorszym etapie, nie? Więc jakoś tak tonizuje to zawsze. Więc oczywiście są osoby, które się wyzwalają z tego myślenia, ale są takie, które w nim tkwią i jest im w tym dobrze i to też jest okej, okay, tak? Natomiast zgadzam się z tobą, Ula, bo pamiętam, jak prowadziliśmy takie spotkania synodalne teraz i właśnie był ten temat parafia marzeń, czy tam, czy nie pamiętam, czy kościół marzeń i właśnie bardzo wiele osób nawet nie umiało sobie puścić wolę fantazji, bo mówili, no sky is the limit, nie? No bo w ogóle nie mówimy teraz o tym, co jest możliwe do zrobienia. To był bardzo trudny eksperyment myślowy dla wielu osób. Więc to też mnie zastanowiło, tak? Że jakby ludzie mówili, ale przecież to jest niemożliwe. No ale dobra, ale zróbmy sobie taki eksperyment myślowy i jakoś ludzie w to nie weszli, niektórzy. No więc, ale pytanie o te rytuały. To jest tak, że my jakoś nie mamy w Wierze i Tęczy jakichś bardzo dużo rytuałów, bo staramy się jakby bardzo upraszczać to, dlatego że jesteśmy też grupą ekumeniczną. Więc nie tylko są tam osoby z Kościoła Rzymskokatolickiego. Właściwie takim, jeśli można powiedzieć, rytuałem naszym, to jest modlitwa taka w duchu Teze, bo ona jest ekumeniczna, ona jest łatwa, ona jest prosta. I to jest takie coś, co my praktykujemy od właściwie prawie że początku. Nie? Że jest taka na każdych rekolekcjach, ale też poza nimi czasami, właśnie przedwczoraj, w sobotę, przedwczoraj, tak, była pierwsza modlitwa w rzymskokatolickim kościele, przecież nie powiem jaki. Bo jest transmisja, ale mieliśmy taką modlitwę właśnie w duchu Tezy. Natomiast jeśli chodzi o rytuały na przykład, to te rytuały, myślę, są ważne dla wielu osób. I pamiętam takie rekolekcje, gdzie ksiądz rzymskokatolicki powiedział, zaproponował, żeby osoby żyjące w związkach, w parach, podchodziły do niego i on udzielił błogosławieństwa. Przy czym to chodziło o zwykłe błogosławieństwo takie, no jak się błogosławi dzieci na przykład, tak? Kobiety w ciąży, tak. Tak, również święconki samochody. Chociaż chyba to jest
jakoś inaczej, że osoby to, ale nie, nie, nie może. Tak. Mam wrażenie, że właśnie umieliśmy. Nie, jeżeli mi chodziło o błogosławieństwo par jednopłciowych w znaczeniu sakramentalnym, ani nawet nie było to jakby wzorowane na tym. Po prostu osoby podchodziły i ja muszę powiedzieć, że to było dla uczestników tej mszy wstrząsające. Znaczy ludzie płakali. Takie osoby, których bym się nie spodziewał, że się popłaczą. Było to coś tak włączającego, to było tak silne przeżycie, niesamowite. Również te osoby, które na przykład nie podchodziły, bo nie miały z kim podejść, również były bardzo jakoś tym poruszone, nie? Że Kościół w osobie tego księdza przyjmuje ich razem z tym związkiem. To było wielokrotnie mówione, tak? Na różnych naszych spotkaniach i tak dalej. Jednak ten gest, ten jakiś mini rytuał spowodował właśnie ogromne poruszenie takie wśród tych ludzi. Co ciekawe, później Kościół, dykasteria nauki wiary zakazała takiego błogosławienia, a teraz dosłownie kilka tygodni temu jednak papież powiedział, że to jest dopuszczalne, jeżeli duszpasterz indywidualnie rozezna, że to jest dobre. Tak więc okazało się, że byliśmy nie tylko, nie złamaliśmy żadnych zasad, ale wręcz byliśmy prekursorami na pewno na gruncie Polski. To ja jeszcze mogę dodać, że tak jak wiara i tęcza, znaczy tak jak na spotkaniach w grupach lokalnych, przynajmniej w Warszawie, mamy modlitwę na początek, modlitwę na koniec, ale to nie jest jakieś bardzo rytualne i tam nie ma za dużo elementów modlitewnych, religijnych, rytualnych. Tak na rekolekcjach są i praktycznie na każdych rekolekcjach coś się dzieje. Mnie przy tym błogosławieństwie nie było, jeszcze nie byłam wtedy w bicie, ale dla mnie jakimś momentem przełomu było, jak pojechałam na pierwsze rekolekcje wiary i tęczy i to chyba był ksiądz anglikański, a nie rzymskokatolicki, nie jestem pewna. Ksiądz Kozach, tak. Dziękuję, bo to było w Krakowie. Więc anglikański ksiądz. W każdym razie, jak była rozdawana komunia, to nie tylko on rozdawał komunię, a też Uszi, która też jest w tej książce, czyli kobieta. I ja pierwszy raz mogłam przyjąć komunię z ręki kogoś takiego jak ja, z ręki kogoś, z kim ja mogę się jakoś utożsamić, nie? Bo nawet jeżeli bym była hetero, no to ksiądz nie jest taki jak ja. Ma święcenia, no jest facetem i ja nigdy nie będę księdzem, nie? Żeby być katolickim. A mogę być taka jak Uszi. Nawet, znaczy, są podejrzewam do tego, że ona jest bi, ja jestem lesbijką, ale wiecie, to jest ktoś taki jak ja mogę przyjąć od niego komunię. Że na rekolekcjach bitu na innych z kolei mogłam już przy rzymskokatolickim księdzu być ministrantką i służyć przy ołtarzu. I zobaczyć, jak to jest. Mimo, że w parafii nie mogłam, bo zła płeć. I ta potrzeba jest i zawsze są ludzie, którzy mówią, że to było jakieś niesamowite przeżycie. Czy taka starsza emerytka, która mówi, że się pierwszy raz poczuła jak w domu w jakiejś wspólnocie kościelnej, bo ona może jest hetero, ale jest rozwodniczką, więc no wiecie, też jest trochę nocem zrugowanym, nie? Czy osoby trans, które mogą być pobłogosławione i wiecie, znaczy ja też zmieniłam imię i też mam jakieś takie doświadczenie zmiany imienia i to jest absolutnie dla mnie informacyjnym przeżyciem, kiedy pierwszy raz podeszłam do księdza w jakimś tam rytuale, nie? I ksiądz mi powiedział: Uszulo, Bóg cię kocha, nie? A nie powiedział do mnie dead name. I te małe gesty, właśnie też rytualne, czy w nabożeństwach, czy w mszach, te rzeczy, które się zdarzają, są jednak dla wielu osób, które mają doświadczenie kościelne, dla których ten język jest zrozumiały. Bo wiecie, gdyby ktoś podszedł do mojej partnerki i powiedział jej: Monia, Bóg cię kocha, to ona byłaby: okej, spoko, I guess. Nie, bo nigdy nie była religijna, nie wychowywała się w religijnej rodzinie, ona nie rozumie tych rytuałów. Natomiast ludzie, którzy je w jakimś poziomie rozumieją, przeżywają, wychowali się w nich, brali w nich udział, dla takich ludzi, między innymi dla mnie, to jest jednak ważne, nie? Żeby wziąć udział w rytuale, w którym mnie, gdzie ja wiem, że jestem akceptowana i afirmowana w całości tego, jaka jestem, nie? Z moją tożsamością, z moim imieniem, z moją orientacją, z moim związkiem, z moim stylem życia. I tak dalej. Mogę ja tutaj dodam do tego pytania, bo jako że prowadzę tutaj ten grupę w Krakowie, kontynuuję.
W sumie do nich jest zwłaszcza sporo takich stematyzowanych, które rzeczywiście mam takie doświadczenie, sam jestem tak po łazie i niestety tutaj mam o wiele gorsze doświadczenie. Więc tak, jeśli miałbym wskazać na takie rytuały katolickie, to właśnie ciężko, bo rzeczywiście tutaj mamy taką szkołę ekumenizmu, skąd ten ewangelikiem też staramy się tak wyważyć. Też te różne akcenty, zacznie od denominacji. No ale oprócz takich to chyba są właśnie te rekolekcje, nie? Czyli trzy razy do roku, czyli po kolei na Wielki Post, potem na wakacje we wrześniu, no i teraz za to co tydzień mamy na Adwent. No to jest jakiś element, ale to jednak wciąż jest, tak dozujemy, żeby to było tak wyważone, aby każdy, czy ewangelik, czy stary katolik, bo to też takich mamy, czy katolik, czy prawosławny, bo też takich mamy, był usatysfakcjonowany w takiej formule. Mam imię Paweł. Jestem jezuitą w trakcie ekstremizacji, czy tak nazywał ładnie. Mam roczną przerwę. Problematyczne jest to, że w tym momencie jest transmisja, więc nie mogę za bardzo dużo mówić. Dlatego, że w czerwcu był czerwcowy wpisak na temat egzegezy biblijnej, która miała wspierać osoby LGBT i dać to, co właściwie na co dzień już jest. A w Polsce jest ciągle blokowany i tak dalej. Dostałem zakaz wypowiedzi na temat osób LGBT w mediach społecznościowych, przecinek i w każdych innych. Więc to ciągle się to przeżywam, to jest bardzo trudne. Natomiast chciałbym wyrazić moją pewną wdzięczność dla działań Wiary i Tęczy, że daje po prostu przestrzeń, w której można się po prostu być tym, kim się jest. Dziękuję też bardzo mocno za też to wsparcie, które też dostałem tak od Marcina jeszcze, który przeszedł do mnie od osób. Przez moje ręce, ale to były od całej grupy. Tak. Też, jak publicznie chciałbym to bardzo mocno podziękować, było bardzo miłe. Natomiast nie mogę już więcej mówić, to jest transmisja. Może pytanie praktyczne. Czy są plany jakichś kolejnych nowych publikacji? Niekoniecznie chodzi o rozmowy, ale też jakichś innych, nie wiem, mówimy dużo o teologii feministycznej, czy będą też książki o teologii queerowej i tak dalej. Na razie update'ujemy broszurę naszą, bo jak rozdawaliśmy ją, właśnie przy okazji Znaku Pokoju wydrukowaliśmy bardzo dużo egzemplarzy i rozdawaliśmy je przez 10 prawie lat, tam 8, jak nie do nas zajrzeliśmy, to się trochę nam włosy zjeżyły. To znaczy oczywiście nic tam nie ma złego, ale język bardzo się przede wszystkim zmienił. I na przykład dzisiaj się nie mówi o transseksualności, raczej mówi się o osobach transpłciowych, a tam no w ogóle dużo. I postanowiliśmy się to poprawić, więc będzie teraz troszeczkę zupdate'owana wersja, poszerzona również o wszystko dobre, co się stało za pontyfikatu papieża Franciszka, bo to nie tak dla. Też te broszury to są tak, to jest taka najczęściej rzecz pierwsza, jaka trafia do ludzi, więc to nie chcemy tam dawać jakoś bardzo dużo, Ula mnie pewnie potępi za to, bo Ula jest taką zwolenniczką teologii queer bardzo i taką czynną też, bo czyta to i komentuje i tak dalej. My nie chcemy tam może jakoś tak bardzo dawać takiej jakiejś zaawansowanej teologii queer, tylko raczej takiej podstawy, więc raczej bardziej papież Franciszek niż jakiś emancypacyjny, chociaż też tam informacja oczywiście o tym jest, ale to będzie na pewno taka rzecz, która się ukaże za kilka tygodni, a jeśli chodzi o publikację, no to też życie, no nie wiem, pewnie życie coś, może masz coś o tej teorii? Ja tylko jeszcze o publikacji, bo pamiętam, że widzieliśmy się w Miesięczniku w jednym z tych numerów właśnie poświęconych jakoś tematom LGBT+. Zrobiliśmy taki blok tekstów dla rodziców i z perspektywy rodzica. Tam pamiętam była taka rozmowa, już nie wiem, czy z rodzicami, czy tylko z mamą lesbijki, która pochodziła z małej miejscowości, zresztą rozmawiała, jak tu moje dziecko jest. I to właśnie był pełen komentarz. I to była jej taka osobista historia, w jaki sposób ona przeszła od tego, że po prostu właśnie dowiedziała się, kim jest jej dziecko, jakie jest, poprzez jakąś próbę po prostu
no oczywiście pierwszą osobą, do której poszła się zapytać, co to znaczy, że to dziecko jest tak lesbijką czy gejem, no to był ksiądz spowiednik, bo była z małej miejscowości bardzo pobożną kobietą, więc właśnie przeszła po prostu całą tą drogę, którą niestety wielu rodziców przechodzi, czyli dowiaduje się, że to musi takie dziecko surowo potraktować i w ogóle po prostu niech dziecko napostuje, prawda, swoje jeszcze nie dość, miejmy nadzieję, ugruntowane skłonności i tak dalej. Czyli jakby dostała taką poradę odrzucenia de facto dziecka, ale na szczęście zadziałał w niej jakiś inny instynkt, no ale w razie opisała tą całą drogę. I potem myśmy po publikacji tego mieli tak od wielu innych rodziców właśnie taką informację dostawaliśmy, że gdyby oni na przykład wcześniej mieli takie informacje, to może nie popełniliby podobnych błędów wobec własnych dzieci. Więc myślę, że jeśli chodzi o projektowanie jakichś takich publikacji, to poza samymi osobami ze społeczności LGBT, które się do nas zgłaszają, wydaje mi się, że bardzo ważnym adresatem takich działań edukacyjnych są rodzice i rodziny, szeroko rozumiane, no bo większość, znaczy też my pewnie, tak jak tu siedzimy, mamy też takie doświadczenia po prostu nawet dalszych rodzin odrzucających bardzo silnie. Wtedy pójść z taką mądrą książeczką w ręku i dać tej cioci, wujkowi, dziadkowi, babci, nie wiem, mamie, tacie, to też łatwiej jest po prostu rozmawiać. No właśnie, to dobrze wywołać temat, bo przypomniało mi się, że w tej broszurze nowej, update'owanej będzie specjalny dodatek adresowany do rodziców, którego tam w tej pierwszej sprzed lat nie było, więc tak, to będzie, to jest zupełnie nowa część, dosyć też obszerna, taka 1/3 broszury. Tak, ja wbrew temu, co Marcin powiedział, to jest tak, broszurę WIDU, ja na nią też czekam, bo mam kolektywach analitycznych znajomych, którzy też na nią czekają, nie dla siebie, tylko dla swoich rodziców i dziadków. I jak rodzicowi czy dziadkowi trzeba wytłumaczyć, co to znaczy, że gej, a co to znaczy, że osoba transpłciowa i transchłopak to jest, że był dziewczyną, jest chłopakiem, czy był chłopakiem, jest dziewczyną, to dla takiej osoby może teologia pójść to jest niekoniecznie na pierwszy raz, nie? Więc nie oczekuję teologii, nie robię, proszę, że widzę. Jeżeli chodzi o rzeczy, które się dzieją, bo tak, jestem wielką fanką, ja obracam się tylko i wyłącznie w świecie anglojęzycznym, w świecie polskojęzycznym. Teoretycznie jest anarchistyczne kółko biblijne, co do którego niektórzy twierdzą, że nie jest kółkiem, bo jesteśmy dwie. I obie są w książce. I wiecie, co się zaczęło od tego, że Margot dała wywiad o swoim chrześcijańskim przekonaniach na magazynu Kontakt, a ja ją zagadałam na ulicy rok później. Dosłownie rok później przed wegańskim fast foodem do niej zagadałam i tak to się zaczęło, nie? Więc zbieramy ludzi, kontakty po różnych wydarzeniach, możemy pogadać po. Co do tego, co jest. Są rzeczy, się dzieją w Ameryce, więc tutaj różne anglojęzyczne rzeczy i w social media, i też jakieś wydawnictwa. Rzeczy dzieją się oddolnie. W trakcie pandemii grupa znajomych z Wiary i Tęczy zaczęła się spotykać na Skype'ie na msze niedzielne, nie? Ksiądz nie był rzymskokatolicki, jakoś bardzo mi to nie przeszkadzało i nie przeszkadzało mi, że ma 15-sekundowe opóźnienia w transmisji, bo ma fatalny internet, ale mogliśmy być razem i mogliśmy uczestniczyć w tych nabożeństwach, nie? Grupa znajomych z kolei z Euroforum. Euroforum, bardzo fajna organizacja, jestem skarbnikiem, więc muszę mówić, że bardzo fajna. Nie, tak na serio bardzo fajna. Tam są pomysły i tam są inicjatywy, żeby robić takie naprawdę materiały z queerowej teologii oddolnie. Znaczy też przez teologów, którzy są, nie? Bo tam są też ludzie z wykształceniem teologicznym, z praktyką duszpasterską, pastorki, pastorzy, księża kobiety. Nie wiem, czy jest na to jedno słowo w języku polskim. Są pomysły, pracujemy nad tym, bardzo pracuję. Jest od lat przekładane spotkanie właśnie rzymskich katolików z krajów Grupy Wyszehradzkiej, na którym już tak naprawdę mielibyśmy rozmawiać o teologii, o komentarzach biblijnych, o jakichś takich właśnie informacyjnych sprawach i z tego wydać broszurę. No i wtedy też przetłumaczono, nie? Na języki lokalne. Tu będzie tych krajów, z których ludzie by tam byli, tak? To
spotkanie od lat nie dochodzi do skutku ze względów pandemicznych oraz innych. Teraz na przykład jest duże działanie koło synodalnych, więc grupa robocza rzymskokatolicka jest czym innym zajęta niż teologia queerowa. No ale tak, niestety to się wszystko dzieje albo przy kawie po czyichś mieszkaniach, albo za granicą w internecie i po angielsku, nie? Też z kolei grupa znajomych z Euroforum, którzy się właśnie z Euroforum. Europejskie Forum Chrześcijańskich Grup LGBTI+. To jest pewna nazwa organizacji. Organizacja parcelowa zrzeszająca organizacje takie jak Wiara i Tęcza, tylko z różnych krajów, nie? Więc grupa znajomych w trakcie pandemii założyła wspólnotę chrześcijańską, która się zaczęła w okolicach Lipska w Niemczech, a gdzie w tym momencie przychodzą zazwyczaj z Europy i ze Stanów, ale czasem z całego świata. My się spotykamy w niedzielę i robimy razem nabożeństwa, może bez komunii, bo nie, ale to, że czytamy razem pismo, śpiewamy pieśni, piosenki religijne, to, że dzielimy się słowem, nawet sama struktura kazania. Ktoś mówi to, co ma przygotowane, a potem każdy może mieć refleksję. Zgadzające się, nie zgadzające się, zupełnie inne do innych czytań. Więc takie inicjatywy są, ale skąd ja o tym wiem? No ja o tym wiem, bo mi koleżanka powiedziała, a koleżanka o tym wie, bo jej ktoś inny powiedział. Nie? Więc to jest absolutnie, znam kogoś, kto zna kogoś. I mało co się dzieje oficjalnie i publicznie, i mało co wychodzi drukiem. Są dobre rozważania. Nie pamiętam, kto to robił, nawet pisałam, ale już nie pamiętam, kto to robił. Na różne okresy są pisane rozważania przez osoby queerowe, znowu po angielsku, nie? Z Ameryki koordynowane. Więc no, nie ma środków, znaczy nie ma funduszy, nie ma też siły na tłumaczenia, nie? Tak, z różnych, znaczy coś tam próbujemy robić i dużo z tych rzeczy idzie przeze mnie i utyka na moim mailu. No niestety, nie? Ktoś z Państwa jeszcze chciałby się podzielić jakąś refleksją? Nie. W takim razie myślę, że będziemy powoli zmierzyć do końca. Bardzo serdecznie Państwu i Państwu dziękuję i pozwolę sobie zakończyć nasze spotkanie pięknym cytatem, jednym z bohaterek tej książki, która powiedziała, że to my jesteśmy dla Kościoła, a nie Kościół. Odwrotnie, że to Kościół jest dla nas, a nie my dla Kościoła. Przepraszam, mocniej. Tak, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia.